wykorzystywanie różnych istniejących odpadów, no choćby jak syntoil, prawda, czyli właśnie robienie z czegoś, co było śmieciem, prawda, odpadem, robienie czegoś, co ma jakiś... Tego. I tutaj jest rzeczywiście bardzo dużo różnych możliwości, bardzo dużo przepisów, które przeszkadzają, bardzo dużo warunków technicznych, specyfikacji różnych materiałowych, które uniemożliwiają niemal, ale to wszystko się zaczyna zmieniać i to jest, myślę, że upcycling, czyli takie nadawanie tym odpadom nowego życia, ja sobie dodaję zawsze lepszego życia, prawda, bo to nie jest downcycling, tylko to jest upcycling, czyli prawda, odpady mogą mieć lepsze życie teraz. No i to lepsze życie, żeby to mogło służyć i żeby to mogło później wracać do obiegu i żeby to stworzyło, nie wiem, no przynajmniej kilka obiegów, czyli to zamykanie obiegu gospodarki jest absolutnym priorytetem w dokumentach tam polityki gospodarczej Komisji Europejskiej, natomiast strasznie trudnym do wprowadzenia w takich branżach, które bardzo dużo tych odpadów generują, na przykład branża budowlana. 30% wszystkich odpadów, prawda, to jest branża budowlana. Bardzo mało mówimy o tym w ogóle, jak można powtórnie wykorzystywać materiały budowlane z rozbiórki, tam infrastruktura drogowa, to wszystko, co się dzieje, olbrzymie inwestycje wszędzie, prawda, w całej Unii Europejskiej, a ciągle jest to strasznie trudny problem. I to samo w innych branżach, prawda, już nie mówię branża wydobywcza, prawda, ale także odzieżowa, która no jest... Też bardzo marnotrawna. Bardzo szkodliwa. No i właśnie myślę, że kolejna, trzecia taka branża, no to rzeczywiście jest ta branża odzieżowa, prawda, w której jest no dużo takiego, ja wiem, w moim odczuciu celebryctwa, ale to jest coś, co zawsze modzie towarzyszyło. I to jest, jak teraz nagle właśnie różne celebrytki i różne znane osoby pokazują, prawda, że ubranie może być właśnie tam, nie wiem, moda może być etyczna, zrównoważona i tak dalej, odpowiedzialna. Po prostu, no to jest super, ponieważ no taka jedna celebrytka może mieć, nie wiem, setki tysięcy, prawda, odsłon swoich postów. W związku z tym to jest olbrzymia siła edukacyjna. Tak? Więc myślę, że to by było niezwykłe, gdyby to naprawdę jakby na tyle się rozwinęło. Ja się na modzie jakby mniej znam, jakby no może z racji wieku już trochę nie przykładam do tego jakiegoś większego znaczenia, ale no zdaję sobie sprawę z tego, patrząc na różne wskaźniki, że to jest olbrzymia branża i że tutaj zmiany są możliwe i konieczne. Jak patrzę na to, co nie wiem, choćby Stella McCartney robi w Anglii, no to widać, że tu w Polsce też jest, prawda? No i od takich branż można by było jeszcze pewnie z 10 pokazać w Polsce, prawda? W których są różne fajne, nowe podmioty, które mają olbrzymią szansę, że skoro zmieniają się powoli nasze oczekiwania, zmieniają się preferencje inwestorów, zmieniają się regulacje, czyli generalnie zmienia się rynek, to teraz jeżeli będzie sprzyjająca sytuacja, czyli jeżeli zdążymy generalnie, no to jest szansa właśnie, że te małe startupy się rozwiną w przeciągu 3-5 lat do takich firm, które zatopią właśnie te wszystkie niszczące korporacje, prawda, których czas życia się po prostu kończy. Ty jakbyś miał wybrać taką największą przeszkodę dla rozwoju właśnie tej odpowiedzialności biznesowej w Polsce, to będzie właśnie, nie wiem, legislacja, która blokuje wiele rozwiązań, czy jeszcze niedostatecznie dobra wola wielu ludzi, czy... Co by to było? Czy brak finansowania jednak tych małych startupów? Brak jeszcze zaufania do nich? Znaczy, ja myślę, że mindset, tak, czyli właśnie jakby stan umysłu, prawda? Czyli ponieważ, jak mówiłem, ja jestem edukatorem, czyli wierzę, że do ludzi trzeba docierać im tłumacząc i próbować to w jakiś sposób uczyć ich tego. Oczywiście, że jak no słucham choćby to, co mówi Greta Thunberg, no po co mamy się uczyć, po co mamy zdobywać wiedzę, jeżeli ta wiedza później przez decydentów nie jest w żaden sposób wykorzystywana. Myślę, że to jest jakby bardzo trudny problem, ponieważ rzeczywiście jest tak, że my właściwie w wielu obszarach mamy wiedzę, jak zrobić, żeby zmienić, żeby było lepiej, ale nie udaje nam się tego wdrażać. No i teraz, bo albo nie mamy siły wystarczającej, albo nie wiemy, jak przełożyć to na konkretne działanie.
prawda? I dlatego edukacja nie powinna polegać tylko na tym, że dostarczamy wiedzy, ale że bardziej inspirujemy, zachęcamy, pokazujemy przykłady i mówimy, ty też możesz, prawda? I teraz nie tylko mu powiedzieć, mu czy jej, prawda? Ale także wciągnąć w jakieś działanie. Prawda? I jeżeli udaje się to zrobić, to ja jestem przekonany, że te osoby, które w jakiś sposób złapią takiego bakcyla, takiego, nie wiem, wirusa, to one są w stanie zmienić tę firmę. Prawda? Ja to od 10 lat choćby robię coś takiego, co się nazywa studia podyplomowe CSR, prawda? Czyli to teraz tam pod hasłem SDGs oczywiście, czyli cele zrównoważonego rozwoju, strategii firmy. No i to w Akademii Koźmińskiego już jest właśnie 10. edycję skończyliśmy. To znaczy, że wykształciłem na tym rynku razem z grupą około 40 paru wykładowców, których zapraszam co roku, zresztą zmieniam tam różne osoby, dopasowuję i tak dalej. Dużo praktyków z różnych tam obszarów, że wykształciliśmy około 250 osób, które mają potencjał w sobie do zmiany firm od środka. Taka piąta kolumna, jak to kiedyś się nazywało, prawda? Czyli to są osoby, które pracują w dużych firmach, w większości. Myślę, że w większości nie wiem, ale przynajmniej połowa. Myślę, że około setka menadżerów CSR, tych wychowanych przeze mnie i przez moich współpracowników, w tej chwili zajmuje się tym CSR-em w dużych firmach. Prawda? Czyli 100 dużych firm, to tam są moi ludzie. Prawda? Oni mają tego bakcyla, że wiedzą, co mają zmieniać i że to warto. Teraz ten wirus rozchodzi się po tych firmach. To jest może taka spiskowa teoria, prawda? Mi się bardzo podoba akurat. Którą tutaj przedstawiam, ale to jest mój plan w ogóle na świat, prawda? To znaczy, że ja takich właśnie agentów zmiany powkładam w różne firmy, prawda? I teraz jak spojrzę, wszystkie największe firmy energetyczne mają tych moich ludzi w środku. Oni zmieniają tę energetykę od środka, prawda? To trochę trwa jeszcze, prawda? Zanim jakby rzeczywiście się okaże, że to ma wpływ. Wszystkie banki mają tych moich ludzi w środku, prawda? W związku z tym, jak popatrzę na te duże firmy, to po prostu widzę, jak ci ludzie tam powoli, prawda, robią sobie korytarzyki, prawda, tak, wycinają tam przejścia, docierają do zarządu, do rady nadzorczej, do różnych spółek zależnych, inwestorów i tak dalej, pokazują różne rzeczy. Tego tak bardzo nie widać na zewnątrz, ponieważ na zewnątrz, to robią tam normalne pikniki tam dla młodzieży i tak dalej, bo wiadomo, to jest typowy CSR w Polsce, prawda, to jakieś eventy takie, ale one w środku, te firmy się bardzo zmieniają. I jeżeli, wiadomo, że część z tych osób się poddaje i wypada z tych korporacji, bo jednak te korytarzyki się ciągle zawalają, prawda, i tak dalej, i nie udaje się przebić, prawda, i wtedy właśnie zakładają swoje jakieś rzeczy, ale część tych ludzi zostaje i jest zdeterminowana, żeby zmieniać. Mhm. I ja naprawdę widzę, jak wiele firm, nie wiem, farmaceutycznych, prawda, spożywczych, sieci handlowych, po prostu zmienia się od środka właśnie w wyniku tego, że tam są gdzieś takie pojedyncze osoby, prawda, które zarażają inne pojedyncze osoby i im się zmienia ten mindset, prawda? Widzą, że warto to robić. Teraz one muszą wiedzieć, i to właśnie te moje, powiedzmy, osoby wiedzą, że to nie może być antykapitalistyczny ruch, prawda, który będzie, tak jak wielu aktywistów, niestety to pokazuje, prawda, atakujemy korporacje to samo zło. Okej, ja też tak prywatnie mogę sobie uważać, prawda, ale jednak jeżeli, to nie rządy zmieniają świat, to nie organizacje pozarządowe zmieniają świat, prawda, to niestety biznes zmienia świat, więc to jest największa siła. Więc w związku z tym do tego biznesu ja mam te dwa dojścia, prawda? Z jednej strony jakby próbuję włożyć tam ludzi i takich znajdować, takich, którzy zmieniają to od środka, a z drugiej strony na rynku kształtować takich małych, którzy będą dla nich konkurencją taką, że oni albo się dostosują, te duże korporacje, albo zginą. Tak jak dinozaury wyginęły, tak samo po prostu te duże korporacje wyginą, jak się nie dostosują do tych małych.
Miejmy nadzieję, że ktoś z twoich ludzi jest w banku, który jest w banku, który ubezpiecza spółki węglowe i już tam działa na przykład. Ja wiesz, co jestem gdzieś pomiędzy, bo ja po prostu jestem i trochę w biznesie i trochę, czy byłam w biznesie bardziej, trochę w aktywizmie i jestem zawsze gdzieś pomiędzy. Uważam, że każdy ma swoje miejsce i że ci, którzy są takimi mocnymi aktywistami, nigdy do tego biznesu nie wejdą, ale oni są tak samo potrzebni. Tak jak ci, którzy po prostu biznesowi tłumaczą trochę język aktywistów, prawda? Gdzieś tam chyba te w ogóle te styki moim zdaniem są nadal potrzebne i każdy ma swoje miejsce w tym łańcuchu. Ja mam poczucie, że czasem zmieni ten świat aktywista, a czasem zmieni to biznesmen, bo może to jest biznesmen aktywista, jak na przykład założyciel Patagonii, mojej ukochanej, która zawsze się pojawia w kontekście tego takiego odpowiedzialnego biznesu modowego bardzo mocno. No tak, tylko właśnie wtedy mówimy, że właśnie, zresztą mówi się tak w środowisku, nie wiem, na świecie przynajmniej, the Patagonias of the world, prawda? Czyli właśnie takie Patagonie tego świata. No i teraz zastanowimy się, gdzie są takie firmy duże, które mają wielki wpływ pozytywny. No i właśnie, no tak, Patagonia i co jeszcze? No wiem. No tak, no coś racji, było że... jeszcze, no kurczę, co nie to pamiętam. Było? Tak. No Body Shop kiedyś był, no ale teraz nie, tak? No może Ben & Jerry był. No tak, no w jakimś tam obszarze, no tak, no ale to po prostu jak zobaczyć, prawda, na produkty, no to już co innego, prawda? A może ten? No właściwie nie ma. No i to jest prawda. Ten problem z tymi Patagonias of the World, prawda, że to jest zbiór bardzo mały. I te, które rządzą światem, niestety, to są te olbrzymie biznesy, olbrzymie korporacje. Prawda? I w tych korporacjach, dzięki oczywiście takim różnym pojedynczym ludziom na całym świecie, prawda, bo to jest tak, że tego typu edukacja tych właśnie takich sustainability manager, menadżerów do spraw sustainability, jak to się teraz określa, jest dużo. Ja współpracuję, nie wiem, czy Akademia Koźmińskiego współpracuje więcej z jakichś 200 szkół na całym świecie, szkół biznesu. Często w różnych szkołach takich bywam i widzę, prawda, że w najróżniejszych, nie wiem, gdzie ostatnio byłem, w Australii, w Chinach, prawda, w Kolumbii, w Ameryce Południowej, prawda, czy na Islandii, czy gdzieś tam. Wszędzie są tacy ludzie, którzy prowadzą tego typu edukacje dla takich menadżerów dotyczących, którzy zajmują sustainability. Ci menadżerowie trafiają do tej korporacji. Jedyny problem, który mamy, to tylko czy zdążymy. Bo to jest tak, że te zmiany jednak, mówię, no to drążenie tych korytarzyków w tych korporacjach trwa długo. Myślisz, że zdążymy? No ja mam coraz większe wątpliwości. Twoją cezurą jest 2030, 50 czy setny? To znaczy, no to jest tak, że jakby ta katastrofa klimatyczna toczy się coraz szybciej i właściwie tak sobie myślę, jakby co można robić wtedy. Nie mam wprawdzie depresji klimatycznej, bardziej mam taką paranoję może klimatyczną, ale i tak, no, czy z jednej strony uważam, że to już po prostu nic nie warto, ale z drugiej strony jednak robię wszystko. Co trzeba robić. No i ta paranoja klimatyczna, no to myślę jest poważne schorzenie. Dla ludzi to w większości jest taki katar klimatyczny, prawda? Czyli taki katarek mały, no gorąco właśnie wczoraj było, no to strasznie, ale dzisiaj już nie ma takiego upału. No. Ale generalnie jak jesteśmy nad morzem i jest, prawda, taka pogoda, no to fajnie. Skończą się upały i przestaną o tym pisać i mówić. Prawda? W zimie pojawi się smog w miastach, no to wtedy będzie temat smogu. Prawda? Jesteśmy tak samo reaktywni pewnie jak ten biznes. Tak. Ale... W związku z tym, jak sobie myślę, co można zrobić, no to myślę sobie tak, że po pierwsze to jest tak, że mamy taką strategię naprawczą. Prawda? To trochę tak jak kiedyś dla mojego pokolenia była jedno z takich książek Animal Farm, tak, Orwella, i tam się właśnie bohater tam mówił właśnie tam zwierzęta, które budowały komunizm, prawda, i mówiły, jeżeli coś się dzieje nie tak, to znaczy, że muszę więcej pracować. No i dokładnie ta strategia naprawcza na tym polega, prawda? Musimy więcej robić, prawda? Ja muszę więcej edukować tych, muszę więcej mówić, we wszystkich takich podcastach muszę występować, prawda? Wszędzie muszę docierać do wszystkich, prawda? Pisać więcej, prawda, działać, prowadzić i tak dalej, zakładać startupy, prawda? I to jest taka strategia naprawcza, prawda? Druga strategia to jest pewnie taka strategia bardziej łagodząca, czyli tak, jak zrobić, żeby mniej cierpieć trochę, prawda? Czyli trochę zmniejszamy tę szkodliwość.
no właśnie, no może przestaniemy jeść to mięso raz w tygodniu na przykład. No to już duże wyrzeczenie. Jak korporacja teraz zrobi coś, że jeden dzień na przykład pracownicy mogą bez krawatów chodzić, no to po prostu w ogóle kultura albo jeden dzień home office po prostu tak na jest, przykład. Tak jest, no w ogóle to nie muszą jechać do pracy, tyle benzyny się, jakby zaraz przeliczymy ile to, prawda, jaki. I to jest ta strategia naprawcza, jest taka bardzo jakby typowa, wiele osób to mówi, czasu do czasu trochę zmniejszy swoją szkodliwość, prawda. No wiadomo, wakacje to wakacje, no muszę samolotem polecieć, no ale może niekoniecznie muszę to i tamto, może gdzieś tam trochę mniej. A trzecia strategia to jest pewnie adaptacja.